Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. A o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się z Wisłą Kraków. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Oto skład, w którym zaczyna ten mecz Legia. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Teraz widzimy na ekranach wyjściową jedenastkę Wisły Kraków na ten mecz. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Legia Warszawa to bez wątpienia jeden z najlepszych klubów w Polsce, ale nie można powiedzieć, by kroczyła od sukcesu do sukcesu. Choć na arenie europejskiej na dobrą sprawę wyznacza granice tego, co osiągalne dla polskich zespołów, to w kraju ulega niekiedy teoretycznie słabszym od siebie. No tak, co innego przegrać mistrza z Lechem czy Wisłą, co innego ulec Piastowi, a w pucharze Arce. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Slisz. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. O, chyba wpadnie! Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Sokołowski. Zablokowany ten strzał. Do Mladenowicza. I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola, jednak! Zagrywa teraz krótko. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Biała Gwiazda znów gra z Legią. To przede wszystkim szlagier między dwoma klubami o kolosalnym wręcz wpływie na polską piłkę w XXI wieku. Bywało, że jedni i drudzy dominowali, bywało też, że wpadali w kryzys, ale na ten mecz zawsze mobilizowali pełnię sił. To kwestia honoru. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Slisz. Mladenowicz. Bartosz Slisz. Legia teraz w natarciu. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Teraz musi! Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości. Właściwie 100% sytuacja.
Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć taki akt. Prowadzą zatem 1-0. Wisła Kraków w natarciu na połowie przeciwnika. Teraz dogranie na dalszy słupek. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Teraz strata Legii Warszawa. Szansa na remis! Offside! Szkoda, byłaby szansa. Zniż. Mladenowicz. Mladenowicz. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Znamy taki styl, prawda? Tiki-taka. I schodzi teraz z flanki na środek. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę, czyhają na błąd. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Ależ interwencja w polu karnym. Jędrzejczyk. Bartosz Sliż. No i znowu są przy piłce. Czy będzie z tego wyrównanie? Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Był w trakcie tych 45 minut naprawdę dobry. Oby utrzymał tę dyspozycję i po przerwie. Tak, Tomku, nie sposób się nie zgodzić z tym, że gra dziś naprawdę dobrze. Widać, że jest w formie, a ta bramka, którą dał im prowadzenie w pierwszej połowie, tylko to potwierdza. Myślę, że w drugiej... Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Wisła Kraków wciąż przy piłce, bramka blisko. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Mateusz Wieteska. Artur Jędrzejczyk. Sokołowski. Legia teraz w natarciu. Wymieniają teraz dużo podań. To musi być gol! Gol! Wszystko idzie po myśli Legii. Już dwie bramki przewagi.
Czekali, czekali i doczekali się. Widać teraz na powtórce, że warto było cierpliwie budować tę akcję. Trzeba docenić to dogranie, ale także strzelec się spisał. Uderzył celnie po ziemi. Na razie 2-0. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Mladenowicz. Filip Mladenowicz, proszę bardzo, jak przesunął akcję bliżej bramki rywala. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Po tym golu już 3-0. Wisła Kraków traci piłkę. Podania w takim miejscu zawsze są groźne. Mamy uderzenie. Jest kolejna bramka. Powiększają przewagę do 4 goli. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Mamy już zatem 4-0. Dobre podanie ponad głowami. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Dobre przerwanie akcji rywala. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Ale strzał zablokowany. Cudowna piłka. Spójrzmy. Mladenowicz. Ma sporo miejsca, by dośrodkować. Realna szansa na bramkę. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Do końca zostało już tylko 5 minut. Bartosz Sliż. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Co teraz zrobi? Zacentruje? Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla Legii. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Zablokowany ten strzał. I oto ostatni gwizdek sędziego.
Legia z kompletem punktów. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty. Zagrał dzisiaj wybitne zawody, wznosząc się ponad swój i tak, bardzo przyzwoity poziom. Widać, że się rozwija.